Początek mej drogi ku zagładzie i szaleństwu miał miejsce 13 grudnia w Londynie, kiedy to mój spokojny wieczór został zakłócony pukaniem do drzwi mojego mieszkania. Nie pamiętam, która była dokładnie godzina, lecz za oknem było już bardzo ciemno. Nie spodziewałem się żadnych gości. Kto to zatem mógł być? Pukanie powtórzyło się, wytrącając mnie z rozmyślań. Wstałem z kanapy i udałem się na spotkanie z moim tajemniczym gościem. Złapałem za klamkę i pewnym ruchem otworzyłem drzwi. Moim oczom ukazał się nieznany mi mężczyzna, odziany w czarny płaszcz i kapelusz. Przywitał się ze mną skinieniem głowy i wręczył mi kopertę, składając w tym samym momencie kondolencje. Po wszystkim odwrócił się i oddalił bez słowa. W tym człowieku było coś niepokojącego i nie chciałem go o nic pytać. Szczerze mówiąc, cieszyłem się, że sobie poszedł i liczyłem, że wszelkie odpowiedzi na trapiące mnie pytania znajdę w otrzymanej kopercie. Jak już się domyślałem, po otrzymanych kondolencjach w kopercie znajdował się list informujący o czyjejś śmierci. Dokładnie chodziło o niejakiego Josepha Flintona, który według treści listu zmarł tydzień temu. Łączymy się w żalu i oczekujemy przybycia na pogrzeb. Na odwrocie znalazłem dokładny adres oraz godzinę rozpoczęcia ceremonii. Starałem się z całych sił, lecz nie mogłem przypomnieć sobie żadnego Josepha Flintona. Na kopercie widniał mój adres oraz moje imię i nazwisko, więc nie było mowy o pomyłce. Pogrzeb miał się odbyć jutro o godzinie 18 w starej kaplicy znajdującej się niecałe 5 km od mojego domu na Leonard Street. Jedyne, co mi pozostało, to udać się tam i spróbować dowiedzieć się czegoś na temat tej osoby. W ostateczności złożę kondolencje rodzinie zmarłego i wrócę do domu. Następnego dnia o godzinie 17, ubrany w mój wieloletni czarny garnitur, wyszedłem z domu i szybkim krokiem udałem się w stronę Leonard Street. A po upływie niecałej godziny byłem już na miejscu. Swoim wieloletnim wyglądem kaplica nie zachęcała do odwiedzenia, lecz mimo niechęci wszedłem do środka. Nie tego się jednak spodziewałem. W środku nie było żywej duszy. Puste kościelne ławki, stara zaniedbana mównica i znajdująca się u jej podnóża otwarta trumna. Zdezorientowany usiadłem na jednej z ławek i czekałem na pojawienie się kogokolwiek. Po upływie około 30 minut zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Oczywiście można spekulować, że byłem jedynym zaproszonym gościem, ale to niczego nie zmienia. Przecież nie zostawia się samopas otwartej trumny. Gdzie jest ktoś odpowiedzialny za prowadzenie ceremonii, albo chociaż parobki, które ową trumnę tutaj wystawiły? Rozejrzałem się jeszcze trochę po sali oraz przyległych pomieszczeniach, jednak nikogo tam nie zastałem. Cała ta sytuacja bardzo mnie zaniepokoiła. Choć wcześniej od tego stroniłem, zbliżyłem się do trumny, aby przyjrzeć się jej zawartości. W środku spoczywał starszy mężczyzna o siwych włosach i długiej siwej brodzie. Widok jego twarzy nie odświeżył mi pamięci. Wciąż nie miałem pojęcia, kim jest ten człowiek. Chciałem już się oddalić od trumny, lecz mój wzrok przykuł pewien osobliwy blask. Na palcu jednej z sinych dłoni lśnił w świetle świecy złoty sygnet. Nie potrafię wytłumaczyć, co dokładnie mną kierowało, ale chwyciłem za niego i wysunąłem go z kościstych palców starca. Spory, owalny sygnet, wykonany prawdopodobnie ze złota, pokryty był gęsto rozsianymi drobnymi kamieniami, a na środku posiadał wypukłą literę T. Nie potrafiłem go z niczym utożsamić i chciałem nałożyć go z powrotem na palec Denata. Chwyciłem za zimną dłoń i uniosłem wzrok ku górze trumny. Wtedy dostrzegłem, jak pozbawione źrenic oczy starca wpatrują się we mnie. Przerażony odskoczyłem od trumny, przewracając znajdującą się w pobliżu świecę i jak szalony wybiegłem na zewnątrz. Biegłem przed siebie, nie oglądając się ani razu. Uspokoiłem się dopiero, gdy dotarłem do domu. Wtedy zdałem sobie sprawę, że w dłoni wciąż ściskam tajemniczy złoty sygnet. Szybko odłożyłem go na stolik i położyłem się do łóżka. Wspomnienie pozbawionych życia oczu, wpatrujących się we mnie, towarzyszyło mi całą noc. Nazajutrz rano byłem już trochę bardziej spokojny. Stwierdziłem, że najrozsądniej będzie odnieść sygnet z powrotem do kaplicy. Nigdy bowiem nie planowałem go sobie przywłaszczyć. Niestety, gdy udałem się na Leonard Street, mym oczom ukazały się tylko zgliszcza po kaplicy.
Przypomniałem sobie, że podczas ucieczki przewróciłem świecę. Zapewne ona spowodowała pożar. Rozejrzałem się trochę po okolicy, jednak znowu nie spotkałem żywej duszy. Nie jest możliwe, żeby kaplica oraz cała jej zawartość, w tym ta piekielna trumna, od tak spłonęła i nikt sobie z tego nic nie zrobił. Ja jednak nie mogłem sobie pozwolić na zignorowanie tej sprawy i po chwili byłem już w drodze do najbliższego posterunku policji, żeby wyjaśnić zaistniałą wczoraj sytuację. Na Hill Street dostrzegłem dwa zaparkowane radiowozy, a tuż za nimi budynek policji. Od razu po przekroczeniu progu drzwi komisariatu zawołał mnie mężczyzna w mundurze. Halo, co pan tu robi? Proszę tu podejść. Policjant nie był zbyt miły, lecz mimo to wykonałem jego polecenie. Przepraszam, mamy tu dzisiaj straszne urwanie głowy. Dziś rano zjawiła się tu jakaś ważna szycha i wszystkich nas ustawia po kątach. Lepiej, żeby pana nie widział, bo znowu zacznie nas oskarżać o jakieś zaniedbania czy coś takiego. Tak czy siak mam na imię Thomas. Co pana sprowadza? Pośpiesznie opowiedziałem o wczorajszych wydarzeniach i o spalonej kaplicy. Oczywiście nie wspominając nic o pierścieniu i o tym, jaka zgroza mnie tam spotkała. Mężczyzna odchrząknął, po czym poprawił nerwowo kołnierz od koszuli. Kaplica, powiadasz pan. Niecały kilometr stąd. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale chętnie wyrwę się na chwilę z tego komisariatu. Zapraszam ze mną. Pojedziemy do tej pana kaplicy. Ten policjant chyba niezbyt poważnie traktuje swoje obowiązki. Zaraz obok komisariatu był pożar, a on nic o tym nie wie. Straciłem nadzieję, że będzie mi w stanie pomóc, ale mimo wszystko wsiadłem z nim do samochodu i razem ruszyliśmy na Leonard Street. Nim się spostrzegłem, byliśmy już na miejscu. Jednak nie tego się spodziewałem. Bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym momencie mój umysł nie wytrzymał i doznał jakiegoś urazu. Bo zamiast zgliszczy kaplicy i spalonych drzew znajdował się tam niewielki park i plac zabaw dla dzieci. Wysiadłem z samochodu i z niedowierzaniem wpatrywałem się na spacerujących tam ludzi i bawiące się tam dzieci. Wtedy nagle usłyszałem głos Thomasa. Mogłeś nie ruszać tego pierścienia. Odwróciłem się. Jednak nie było już śladu po Thomasie i jego radiowozie. Czyżbym naprawdę oszalał? Zaczęło mi się kręcić w głowie, straciłem przytomność. Nie potrafię stwierdzić, czy to, co stało się potem, było prawdą, czy tylko fikcją stworzoną przez mój nadwątlony umysł. Gdy odzyskałem przytomność, od razu uderzył mnie intensywny, duszący smród spalenizny. Otworzyłem oczy i wśród dymu dostrzegłem tylko popiół, zwęglone kościelne ławki i nienaruszoną, dobrze znaną mi trumnę. Bez większego zastanowienia zbliżyłem się do niej i zajrzałem do środka. Trumna była pusta. Porażony zgrozą zacząłem uciekać, a towarzyszył mi szaleńczy śmiech, rozbrzmiewający echem po zgliszczach kaplicy. Nie ma już tu dla mnie miejsca, nie mógłbym już normalnie żyć. Zaczynam wyczuwać zapach spalenizny. Widocznie ogień, który podłożyłem po wejściu do domu, zaczął się już rozprzestrzeniać. Widzę już kłęby dymu wydobywające się spod drzwi do mojego pokoju. Rewolwer będzie moją ucieczką. Mam nadzieję, że razem ze mną znikną wszelkie wzmianki o tej kaplicy, pierścieniu i starym Josephie Flintonie, którego puste spojrzenie towarzyszy mi aż do teraz. Croydon Jackdaw, Pierścień Szaleństwa. Czytał Daniel Frontczak.